Siemanko wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Leon i bardzo wam się podobają vlogi, bardzo wam dziękuję, również. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję, ale to robicie, więc nie muszę tego przypominać. Już niedługo, piosenka na kanale, w poprzednim vlogu był kawałek, jak nagrywaliśmy sobie do teledysku coś, więc... Iza, co ty tutaj robisz? No dobra, to mamy jeszcze vloga z Izą dodatkowo. Przypadkowo ją spotkałem, nie było jej tu wcześniej. Przysięgam, nie było jej tu wcześniej. Nie widziałem jej absolutnie. I telefon komuś dzwoni. To wcale nie mi. Czemu gotujesz telefon i moje skarpetki razem? Bo to będzie pyszna zupa. To będzie idealna dla ciebie, taka grzybowo-skarpetkowa. Tragedia. No ale słuchaj, ja jestem super, ja jestem jak Magda Gessler. Magda Gessler. No jakbyś ty zrobił jakiś posiłek, to mi tym rzuciła i jak talerzem. Rozumiem. Także mamy, słuchajcie, vloga dzisiaj z Izą. Iza biła na nasze rejony. Tutaj jesteśmy po prostu pod takimi cwaniaczkami, że chyba dzisiaj się przejdziemy w fajne miejsce jeszcze. Chyba was w fajne miejsce zabiorę. O ile zdążymy? Au! Proszę Państwa, jesteśmy sobie tutaj w chacie, dzisiaj będzie odcinek Wysyłam siebie w paczce. Nie no, żartuję. I jesteś bardzo nieśmieszna. Przejmuję kanał Neonka, słuchajcie, co dzisiaj będzie się działo. Nie wiem, co się dzisiaj będzie działo, bo dzisiaj jest taki super dzień, że nikt nigdy nie wie, co się dzieje, a jak nikt nie wie, co się dzieje, to znaczy, że będzie super. Rozumiecie to, nie? O co chodzi? Także niuch, 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 niuch. No, zobaczcie, jak tu świetnie, jaki tu jest świetny syf. Świetny syf w świetnym domu. Nie no, żartuję, chłopaki tutaj sprzątają, tak? Dzielą się obowiązkami, popatrzcie. Tutaj nawet mają taką kartę. Ja wam tu wszystko zdradzę. Ja wam mówię, kurde, dzisiaj będzie taki vlog. Poznacie takie sekrety chłopaków, że nawet nie będziecie wiedzieli, że takie rzeczy tu się dzieją. Popatrzcie, macie tu listę i na tej liście wszyscy dzielą się obowiązkami. A co to tu? O, to co to za syfy? O, patrzcie, moje stopki tutaj takie. Co? Kto to puka? Ty patrzcie, to, kto to jest? To na Mahajan w Familiadzie. Co się dzieje? Kim ty jesteś? Siano. Co, które to piętro, bo już mnie nogi bolą. 49. 49 piętro. Daj mi się coś napić. Dobra, czekaj, już ci daję. Ale co tu robi moja siostra? Jakim cudem ty tu jesteś? Pokaż się do kamery. Skąd ty? No chodź tu. No chodź, patrz, nie chcę przyjść, nieśmiała jest. Dlatego cześć. Każdy musi zostawić teraz łapę w górę, bo Sylwia jest trochę nieśmiała. Ale jak ty się tak wczołgałaś na takie piętro? No normalnie, 49 piętro. Jadzie, faktycznie. Bo takie zdarte kolana, że nie. Słuchaj, masz tu wodę. Masz tu wodę. Możesz pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. Gul. Panie montażysto, trzeba tu dodać takie dźwięki. Gul. Także super, koniec. Świetnie. Koniec. Z drzewa koniec na biegunach. Nie, to nie ta piosenka. Zdecydowanie nie ta nuta. A zobaczcie, tutaj Bartek razem z panem montażystą siedzą i publikują mi mój film. Także szanuję mega mocno. Dzień dobry. Wrzuciłem ci film na zaplanowany i jestem twoim menadżerem od teraz. Dziękuję. 50%. Dobra, dla pana wszystko. O, czekaj, to tam trzeba. Oświecisz mnie? Oświecimy pana tutaj, chwileczkę. O, nie, dobra, ja się odzywam. Oświeciłam pana. Mam nagle pełno pomysłów. Mam nagle pełno pomysłów. Kolejny dzień w naszej willi, a kogo my tutaj mamy? Cześć! O. Jest Wojo, słuchajcie, wbił do nas i robimy całą epę, całą normalnie epkę, czyli 6 numerów w 48 godzin. 48 godzin, więc jesteśmy mistrzami totalnymi, zrobimy to? No, na pewno. Kroimy, słuchajcie, kolejny numer, to jest przerąbane, gdzie tu jest ścieżek, jak się robi nutę. Ile tutaj jest w ogóle tego do ogarniania. Ale jestem z nas dumny, słuchajcie, bo z Wojo już kleimy tak naprawdę trzeci numer. To jest niesamowite, ja nigdy, autentycznie nigdy nie miałem takiego tempa w robieniu muzy, jak
wolę przychodzi. No, tak to właśnie jest, jak się ze mną robi muzyka. No, dokładnie. Polecam tego pana, polecam bez kitu. Tutaj naprawdę będą hity i powiem wam szczerze, że to co mi się najbardziej podoba w epce, którą robimy, ją będziecie mogli zobaczyć na kanale Flowriders, to co mi się najbardziej podoba w tej epce, to to, że są bardzo zróżnicowane traki, są naprawdę tak zróżnicowane utwory, mamy już dwa takie naprawdę bangery zrobione, teraz wchodzi taki chillowy love song trochę, więc naprawdę jest na co czekać, oj jest. Siema, pierwszy dzień zakończony sukcesem, zrobiliśmy już trzy numery w sumie mamy. Niesamowite, niesamowite numery, bo mamy takiego, kurczę, takiego love songa dobrego, że jestem w szoku, widać nas tu, w ogóle jest ciemno. Jest ciemno. Jest bardzo ciemno, nic nie widać. Jest bardzo ciemno. Ale posłuchajcie tego wajbu. A więcej nie mogę puścić. To co zrobiliśmy jest po prostu piękne. Karta pita, wariacie. Słuchajcie, kolejny dzionek, a my tutaj testujemy muzyczkę. Muzyczka jest puszczana normalnie. Ciebie kolego mogę nagrywać, czy nie bardzo? Proszę cię bardzo. A tutaj mamy jeszcze ziomeczka, który jest znawcą i on ocenia kawałeczki też. I mają muzyczkę puszczaną. Wojo tutaj jeszcze, o co chodzi, on tutaj teraz prezentuje nowe utwory zarąbiste z ziomali. Oh man! A to nasze! To nasze jest! Klasa! Ja pierdzielę. Ale to jest takie chillowe, to jest tak fajne. Ja nie mogę. Mega w ogóle się czuję z tym, że robimy taką muzę. To jest przerąbane, strasznie fajne uczucie. To co, Wojo? Nawalasz zaraz. No. Koncercik. No. Siebie. A co tu się wyprawia, chłopaczki? Co tu się dzieje? No co, jak się robi? Chillerka? Chillerka? Jak to trzeba nutę robić? O, pobudka! Ej, puszczaj ten bicik, który wybraliśmy. Oh man, oh man. Yeah, yeah. Czego ci, Wojo, najbardziej brakuje w tym momencie? Kawki. Kawki? Czemu kawki? O nie, pranie jest z tyłu, muszę się przesunąć. A czemu kawki? Kawki. Ale, no czemu? Jestem zmęczony bardzo. Jesteś zmęczony. A koleżka co tutaj też tak przysypia? Co ty się... Słuchajcie, epkę skończyliśmy już prawie. Prawie epka skończona, będziesz musiał ocenić kawałek. Będę musiał przejechać. No, będziesz musiał. W ogóle no, za niedługo będziesz musiał jechać. To jest smutne. Wiesz, że chce mi się płakać z tego powodu. Mi też. Niestety ale kiedy do mnie wbijacie, chłopaki? Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dobra, dobra, nie, musicie do mnie wpaść, bo normalnie wiecie o co chodzi. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Zostaw suba i łapkę w górę!